Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Solidarna Polska do sprawozdania Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego o senackim projekcie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 roku dotyczącego ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Trybunał stwierdził niezgodność artykułu 216 ustęp 1 ustawy, w jakim pomija artykuł 47 ustęp 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości jako podstawę nabycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. W przepisie tym pominięto kolejną podstawę wywłaszczenia uzasadniającą żądanie przez byłego właściciela zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, czyli właśnie artykuł 47. Artykuł 216 ustęp 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przyznaje prawo do żądania zwrotu właścicielom pozbawionym nieruchomości na podstawie artykułu 6 ustawy z 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, a nie przyznaje tego prawa osobom pozbawionym nieruchomości na podstawie artykułu 47 tej ustawy. Pominięcie artykułu 47 ustęp 1 w artykule 216 ustawy powoduje, że prawa ubiegania się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości nie mają ci, od których Skarb Państwa nabył w formie dobrowolnej umowy, o której mowa w artykule 6 ustawy z 1958 roku nieruchomość, o której wywłaszczenie się ubiegał, jeśli w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości został wskazany artykuł 47, a nie artykuł 6. Natomiast prawo ubiegania się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości posiadają ci, od których Skarb Państwa nabył nieruchomość w formie dobrowolnej umowy, gdy w akcie notarialnym wskazano jako podstawę prawną artykuł 6. Celem nowelizacji jest naprawienie tej sytuacji i dodanie jako przesłanki uzasadniającej żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości obok artykułu 6, artykuł 47 ustęp 1 ustawy z 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Proponuje się także dopisanie w tym ustępie fragmentu przewidującego, że odzyskanie nieruchomości może mieć miejsce nie tylko od Skarbu Państwa, lecz również od gminy. I to budzi pewne wątpliwości. O tych wątpliwościach mówili moi przedmówcy. Klub Solidarnej Polski poprze zgłoszoną poprawkę, a ostateczne stanowisko do ustawy przedstawimy w głosowaniu. Dziękuję bardzo.